Spójrz na funkcję f, której wykres przedstawiono poniżej. Ile wynosi średnie tempo zmian f w przedziale od minus 3 do 9? Podaj dokładną liczbę. No dobrze, zajmijmy się tym pierwszym pytaniem. Przedział od minus 3 do 9. W takim przedziale mamy zbadać, jak się średnio funkcja zmienia. Jakie jest średnie tempo zmian. to musimy wziąć wartość na początku tego przedziału, czyli 3. Wartość funkcji w tym, punk w tym punkcie porządkowym jest 3. A wartość funkcji w tym punkcie końcowym jest minus 7. No i tylko od tych wartości na początku i na końcu będzie zależało to średnie tempo zmian. No nie zależy od tego, jaki tu jest ten przebieg pomiędzy tymi punktami. Ważne jest tylko, jaki jest na początku i na końcu. Czyli to będzie nachylenie takiej siecznej, którą tutaj mogę narysować od tego punktu do tego punktu. Nachylenie tej siecznej to jest średnie tempo zmian. Ta sieczna reprezentuje, jak się średnio funkcja zmieniła pomiędzy tymi dwoma punktami. Czyli to będzie delta y przez delta x. Tutaj mamy oś y, tak. Czyli to będzie wartość funkcji na końcu, czyli w tym punkcie 9, odjąć wartość funkcji na początku, czyli w tym punkcie minus 3, podzielona przez różnicę tych argumentów. 9 odjąć minus 3. To ile to jest f od 9? Na końcu jest minus 7, bo wartość funkcji jest minus 7. W punkcie minus 3 wartość jest 3, czyli odjąć 3. A tu mamy 9... Odjąć minus 3, czyli 9, dodać 3. Czyli mam minus 10 w liczniku, a w mianowniku mam 12, to po skróceniu będę miał minus 5 szóstych. Czyli tak jest, jest średnie tempo zmian w tym przedziale. Czyli tutaj muszę wpisać w formularzu odpowiedzi minus 5 podzielone przez 6, minus 5 szóstych. Ukośnik na klawiaturze tutaj muszę wstawić. No i jest drugie pytanie. W jakim przedziale średnie tempo zmian f od x jest ujemne? No to przypatrzmy się po kolei tym przedziałom. Mamy najpierw przedział od minus 9 do minus 8. To jest taki tutaj malutki przedziałik, Od minus 9 do minus 8. I nad tym przedziałem ta funkcja to tutaj ewidentnie rośnie. I to średnie tempo zmian jest tutaj dodatnie, jak widać. Nachylenie tej siecznej jest dodatnie. Czyli to nie będzie dobry przedział. Weźmy teraz ten przedział od 3 do 5. Od 3 do 5 no to w trójce wartość funkcji jest równa 3, w piątce wartość funkcji jest równa 3, czyli średnio na tym przedziale wartość funkcji się nie zmieniła. Taka jak była na początku, taka jest na końcu. Średnio nic się nie zmieniło. Czyli tutaj średnie tempo zmian jest 0, czyli to też nie jest właściwa odpowiedź. Weźmy następny. Przedział od minus 9 do minus 3. Od minus 9 do minus 3, czyli tutaj. Czyli zaczynamy stąd, kończymy tutaj. No to widzimy, że znowu ta sieczna tutaj ma nachylenie dodatnie, czyli to nie będzie dobra odpowiedź. No skoro została już tylko jedna, to ona na pewno jest dobra. No ale sprawdźmy ten przedział ostatni od 3 do 8, od 3 do 8 to jest taki przedział. No i tutaj wartość funkcji w trójce jest równa 3, wartość funkcji w 8 jest równa minus 6. No i tutaj ta sieczna rzeczywiście tak jak oczekujemy ma ujemne nachylenie, czyli średnio tutaj funkcja zmalała, czyli to jest właściwa odpowiedź, tę musimy zaznaczyć.